W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon turystyczny. Tymczasem bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze i skorzystać z niego mogą tylko osoby, które są do tego uprawnione. W ustawie o bonie turystycznym wskazano, że za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Na terytorium Polski. Za pomocą Bonu osoba uprawniona może dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano dodatek lub świadczenie wychowawcze rodzina 500. Ponadto zgodnie z artykułem 5 ustawy, Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. W Internecie pojawiły się również oferty płatnych usług dotyczących pomocy przy założeniu PUE-ZUS i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. Bardzo prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich usług, bo założyć konto na platformie usług elektronicznych można samemu, a jeżeli mamy z tym problem, możemy to zrobić bezpłatnie w każdej placówce ZUS z pomocą pracownika zakładu. Sama aktywacja bonu też jest bardzo prosta i opiera się na wpisaniu numeru telefonu komórkowego i e-maila. Jeżeli jednak ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji polskiego bonu turystycznego, może skontaktować się z całodobową infolinią pod numerem telefonu 2211 22, 11, 22 11, 11 lub mailowo wysyłając zapytanie na adres bonaupazus.pl. Przypominam, że nie należy osobom trzecim udostępniać swojego loginu i hasła do PUE-ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE-ZUS klienci zakładu mają dostęp do swoich różnych danych, np. do danych na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach lekarskich, o pobranych zasiłkach. Nikt poza klientem lub upoważnioną przez niego osobą nie powinien mieć dostępu do tych danych. Realizacja bonu odbywa się przez Puezus. Od 1 sierpnia bon na platformie Puezus mogą aktywować rodzice dzieci do 18 roku życia. Aby skorzystać z bonu turystycznego, nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na Puezus w zakładce Ogólny. W menu bocznym jest zakładka Polski Bon Turystyczny i tam znajdziemy też zakładkę Mój Bon. Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500, to znaczy, która osoba składała wniosek o 500. Na Puezus zakładka z polskim bonem turystycznym jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać swoje dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Po aktywacji bonu na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności, przy użyciu którego będzie można płacić podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em na numer telefonu, który podamy podczas aktywacji.